Witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Kania, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Maciej Wąsik, radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Dzień dobry, witam. I przede wszystkim były zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zastępca Mariusza Kamińskiego. Odszedł pan wtedy, kiedy wszyscy odchodzili, we wrześniu. W październiku 2009 roku. Nieprzypadkowo o tym mówię, ponieważ wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, 1 września 2009, ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, bo wtedy jeszcze nie było rozdziału funkcji, Andrzej Czuma był gościem w Radiu Z. Pamięta pan, co się wtedy stało? Tak, pamiętam. To było dokładnie 1 października 2009 roku. Było to czas, kiedy w zasadzie wybuchła afera hazardowa, to znaczy media przekazały informacje na temat afery hazardowej i Andrzej Czuma, bodajże się siedząc w Radiu Z, stwierdził, że Mariusz Kamiński zwariował, bo przyszedł do niego z żądaniem aresztowania Jolanty Kwaśniewskiej. Oczywiście to jest informacja przekłamana, Andrzej Czuma powiedział nieprawdę. Mariusz Kamiński jakiś czas temu, dużo wcześniej, złożył wniosek o możliwość przeprowadzenia operacji specjalnej. Złożył ten wniosek do prokuratora generalnego. Po jednodniowym zastanowieniu Andrzej Czuma wyraził zgodę na tę operację. Polegała ona na zakupie przedmiotu pochodzącego z przestępstwa. W tym przypadku był to dom w Kazimierzu. I Andrzej Czuma, mówiąc takie rzeczy w Radiu Z, no przede wszystkim ujawnił jak gdyby pewne zainteresowania, które posiadało CBA. Ujawnił w mojej ocenie tajemnicę śledztwa i wysłał taki bardzo wyraźny sygnał do prokuratorów, że sprawa jest dęta, że to jest wariactwo Mariusza Kamińskiego i że tak naprawdę władza dobrze było, widziałaby umorzenie tej sprawy. Ta sprawa została umorzona. Sprawa prania brudnych pieniędzy i sprawa pochodzenia pieniędzy, za które małżeństwo Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich zakupiło dom w Kazimierzu. I teraz sprawa się zaczęła, bo to też trzeba przypomnieć naszym Państwu telewidzom, że ta sprawa zaczęła się tak naprawdę 3 lata wcześniej. Zaczęła się od rozmowy Aleksandra Gudzowatego z Józefem Oleksym, kiedy Józef Oleksy mówi, że Aleksander Kwaśniewski ma tyle pieniędzy i pochodzący sugeruje różne dziwne źródła, że nawet jakby miał 1000 wykładów na świecie, to i tak nie wykaże się, skąd ma te pieniądze. Mijają lata, po tym jest doniesienie do prokuratury, wcześniej było o popełnieniu przestępstwa i prokuratura zleca czynności śledztwie. Nie, to troszeczkę było inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wiosną 2007 roku jeden z dzienników opublikował te rozmowy, to oczywiście CBA potraktowało to... Rozmowa została opublikowana przez misję specjalną, pamiętam, i przez tygodnik Wprost. Tak jest. To zwróćmy tutaj oczywiście honor komu trzeba. Natomiast wówczas prokuratura katowicka sama z siebie zaczęła śledztwo. Ale zleciła czynności, inicjatywy. Tak, tylko czynności nie. Śledcze i my jako Centralne Biuro Antykorupcyjne, mając za zadanie badanie oświadczeń majątkowych, badanie źródeł majątków polityków oczywiście, zaczęliśmy własne działania, zaczęliśmy analizy przedkontrolne, zaczęliśmy działania takie, no rzeczywiście jeszcze absolutnie nieoperacyjne. I wyszło nam, że rzeczywiście nie ma, jeżeli prawdą jest, że dom w Kazimierzu należy do małżeństwa Kwaśniewskich, to nie mieli z czego ten dom kupić. Skąd kryptonim tej akcji? Akcja operacji się nazywała Krystyna. Przyznam się, że nie pamiętam dokładnie tego kryptonimu. Czy to od właścicielki, która była właścicielką tego domu, a później sprzedała? Ja powiem tak, nie pamiętam dokładnie, skąd się wziął kryptonim tej akcji. Natomiast powiem o efekcie. Znaczy, w mojej ocenie nie pozostawia wątpliwości, że dowody, które zebrały Centralne Biuro Antykorupcyjne, były tak twarde, że powinni przed sądem czy przed prokuraturą stanąć Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy i powinni wytłumaczyć się, skąd wzięli pieniądze na ten dom. Bo nie pozostaje wątpliwości, że dom należał do nich. Świadczyło o tym chociażby to, co mówią sąsiedzi. Ja byłam w Kazimierzu.
Zresztą ukazał się w Gazecie Polskiej tekst bardzo duży na ten temat w 2011 roku w styczniu, gdzie sąsiedzi mówili, że tam przyjeżdżał Aleksander Kwaśniewski z Jolantą Kwaśniewską, że przyjmował tam na przykład Leonida Kuczmę po oficjalnych spotkaniach, że był właściwie użytkownikiem tego domu bardzo często, więc tutaj wątpliwości absolutnie nie ulega to, że oni tam byli bardzo, bardzo... To jest jeden z dowodów, czyli zeznania osób, które jak gdyby widziały, co tam się działy. Zresztą w samym Kazimierzu było tajemnicą Policzynela, że to, ten dom należy do Kwaśniewskich. Wystarczy zapytać kogokolwiek i wszyscy wiedzą, że dawna willa Wołka to dom Kwaśniewski. Wołka, przepraszam, tutaj Państwu trzeba wyjaśnić, pieśniarza i barda, a nie dziennikarza. Tak jest. I CBA nie zrobiło nic strasznego. CBA na podstawie doniesień prasowych rozpoczęło swoje czynności, pierw analityczne, później operacyjne, ale pragnę przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że w tym samym czasie prokuratura w Katowicach rozpoczyna śledztwo w sprawie majątku Kwaśniewskich. Śledztwo jest na początku wszczęte z artykułów kodeksu karno-skarbowego, ale później jest już przekierowane na pranie brudnych pieniędzy. I śledztwo zostało umorzone. Zostało umorzone w 2010 roku po słynnych słowach pana prokuratora Czumy, który wysłał odpowiedni sygnał. Natomiast nikt nie karze prokuratura za to, że wszczął tego typu śledztwo. Natomiast Mariusz Kamiński jest karany za to, czyli stawia się mu zarzuty, próbuje się postawić mu zarzuty za to, że kierował wnioski o kontrolę operacyjną w tej sprawie. Skierował wniosek o operację specjalną. I powiem jeszcze jedną rzecz, że prokurator we wniosku, w jawnej części wniosku dotyczącej pozbawienia Mariusza Kamińskiego immunitetu, nie stwierdza ani jednego potwierdzenia nieprawdy w dokumentach. Czyli wszystkie fakty, które stwierdziło CBA, są prawdziwe. Ale gdzie tkwi błąd Mariusza Kamińskiego? Że poprawna analiza tychże zdarzeń, tychże faktów, nie uprawnia ponoć wedle prokuratora do wyciągnięcia takich wniosków, jakie wyciągnął Mariusz Kamiński. Ja mam jeszcze jedno pytanie tutaj, dlatego że które się samo nasuwa. Mianowicie Mariusz Kamiński jako szef CBA idzie do prokuratora generalnego, składa dokumenty o rozpoczęciu operacji specjalnej, tak, o zastosowanie środków kontroli operacyjnej, tak, prawda? Podsłuchy i tak dalej. Sąd wyraża na to zgodę. Właśnie, najpierw prokurator, później sąd. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na bieżąco było tej sprawie informowany Donald Tusk, to właśnie wtedy CBA dostało zwiększone środki. 6 milionów złotych Donald Tusk, widząc jak gdyby, jakimi poważnymi sprawami zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne i że potrzebuje na fundusz operacyjny duże kwoty. Przyznał te pieniądze. W tych trudnym momencie dla budżetu państwa przyznał 6 milionów złotych dodatkowo. To co się w takim razie stało? Co się takiego stało, że nagle czy wajcha poszła w drugą stronę? Tak, wajcha poszła w drugą stronę. Wybuchła afera hazardowa. I to już było za dużo. I Donald Tusk uznał, że Mariusz Kamiński jest zagrożeniem dla interesów partii rządzącej i trzeba go zniszczyć wszelkimi dostępnymi metodami. I to niszczenie Mariusza Kamińskiego zaczęło się w roku 2009 i w mojej ocenie trwa do dziś. A proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia fakt, że Sejm przyjął aż tak nadzwyczajne środki, żeby nic się nie przydostało sali sejmowej? Ale to jeszcze nie koniec. Mamy zakaz wystąpienia, żeby Mariusz Kamiński nie mówił o tajnych ustaleniach CBA. Znaczy tak, rzeczywiście w swojej nadgorliwości i spolegliwości wobec Donalda Tuska Paweł Wójtunik wysłał takie pismo informujące, że jeżeli Mariusz Kamiński będzie mówił będzie ujawniał na tym posiedzeniu niejawnym tajemnicę państwową, to może spotkać go odpowiedzialność karna, czym w sposób oczywisty próbuje ograniczyć prawo do obrony Mariusza Kamińskiego. To jest skandaliczne pismo. A ja polecam artykuł z Gazety Polskiej. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. I Paweł Wójtunik tutaj działa nadgorliwie, ale ewidentnie wskazuje to na to, jakie dostał wytyczne od Donalda Tuska, że musi zniszczyć wszelkimi dostępnymi metodami Kamińskiego. I przypominam, że zawiadomienie o tym, że coś było rzekomo nie tak w sprawie w akcji przeciwko Kwaśniewskim, czy w akcji, w której wynikła sprawa Kwaśniewskich, skierował Paweł Wójtunik na podstawie
Bo wtedy Paweł Wójtunik bardzo był przecież... Bardzo wątpliwych przesłanek, bo tak. audyt, z tego co wiem, który zrobił, nie wykazał nieprawidłowości w tym postępowaniu. Powiem tak, że no, próba zamknięcia ust Mariuszowi Kamińskiemu polega na tym, no, czegoś się władza boi. To, co mówił dzisiaj w Sejmie Mariusz Kamiński, jest miażdżące dla prokuratury. Uważam, że dla dobra sprawy, dla dobra wymiaru sprawiedliwości, opinia publiczna powinna poznać wszystkie odtajnione materiały tej sprawy. Po to, żeby można było sobie wyrobić, żeby opinia publiczna mogła ocenić, kto tak naprawdę w tej sprawie jest winny, a kto powinien dostać order. Order powinien dostać Mariusz Kamiński, a wytłumaczyć się przed prokuratorami i sądem powinni Jolanta i Aleksander Kwaśniewski ze swojego majątku. Jeszcze na koniec zachęcam Państwa do poszperania w internecie, przeczytania, odświeżenia sobie artykułu z Gazety Polskiej z 2011 roku dotyczącej bardzo szczegółowo opisanej sprawy majątku i willi w Kazimierzu. Zachęcam do poszukania artykułów Cezarego Gmyza, który pisał m.in. o Davos, o nieruchomości w Davos. Tak, przypomnijmy, że do Davos bardzo często jeździ Aleksander Kwaśniewski i o podejrzeniach dotyczących majątku Aleksandry i Jolanty Kwaśniewskich w różnych miejscach. Jak Państwo to przeczytacie, to będziecie mieli przynajmniej część obrazu tego, czym się zajmowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, prowadząc operację Krystyna za czasów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Ernesta Bejdy, czyli ścisłego kierownictwa CBA. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.